Cześć, witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Tak jest, witam Was z Patrykiem i dzisiaj pokażemy Wam test nawijarki z firmy Tymen z jednym wkładem ceramicznym. Tutaj nie ma, to jest nawijarka za 7 zł 99 groszy. Pewnie wielu początkujących muszkarzy nurtuje pytanie, czy taką nawijarkę warto kupować, czy lepiej zainwestować w jakieś te nowsze, inne tutaj z dokręcaniem, ze śrubkami, z jakimiś innymi udogodnieniami, ale zarazem kosztujących 10 razy więcej. Zaraz sobie sprawdzimy, czy to jest dobre, czy to jest warte swych pieniędzy i czy to będzie nam przecierało nić. Ja już wiem, ponieważ używam ich od bardzo dawna. Pokażę Wam, mam tu założoną nić Unitrit Trico 17.0, bardzo cieniusieńka, pewnie nawet jej tu za bardzo nie widać. Owiniemy sobie teraz tą nić i sprawdzimy, czy będzie nam to tą nić rzewało i przecierało. I nawijamy sobie. Patryczku, policz, ile razy nawijamy. Głośno. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. No i słuchajcie, popatrzcie. Nawijarka za 7,99 nie strzępi takiej nici jak Unitrico. Czyli gdybyście pytali mnie o zdanie, bierzcie w ciemno. Ja używam tylko takich nawijarek, ponieważ te wszystkie inne udogodnienia typu dokręcanie, zakręcanie są dla mnie zbędne, bo w takiej nawijarce ja wyciągam szpulę, zakładam nową, cyk, cyk i mam wszystko gotowe. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to Patryczku, co zostawiamy? Subskrypcję i łapkę w górę. Tak jest. No i bądźcie wszyscy zdrowi. Trzymajcie się, cześć.